blisko mojego ideału. Nie ma pracy, są rzeczy ważne i ważniejsze. Jestem dzisiaj totalnie płaska na twarzy. Ty jesteś szczupły, ale nie aż tak. Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i jak widać na załączonym obrazku, dzisiaj będzie zupełnie inaczej niż zwykle. A mianowicie prosiliście mnie o to, abym przetestowała najnowszą kolekcję Marley oraz Revolution, czyli kolekcję, która wyszła spod rąk Marleny Sojki. Mamy dzisiaj do przetestowania palety do oczu, produkty do twarzy oraz pomadkę. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co mi tutaj w tym makijażu pasuje bądź nie pasuje, to zapraszam do oglądania dalej. A zanim przejdziemy do makijażu, to klasycznie, skoro mamy sobotę wieczór, to czas na nowości. I dzisiaj pojawiły się 4 nowe produkty, naszyjnik podwójny, gruby, zaraz do niego przejdziemy, pierścionek, bo dawno nie było, oraz 2 modele złotych kolczyków. I może zaczniemy najpierw od naszyjnika, z racji tego, że model Harriet wyszedł, poszedł i mam nadzieję, że wróci, ale kiedy wróci, to jeszcze tego nie wiem. To w wersji jasnego złota przygotowałam kolejny taki podwójny, dosyć pokaźny naszyjnik, czyli taki model, który jak już założycie, to niczego więcej na szyi nie potrzebujecie. I oczywiście jest to naszyjnik regulowany, jak to zwykle ma miejsce. Dokładne wymiary są podane w opisie na mojej stronie internetowej i dotyczy się również nowego pierścionka. Jest to trochę subtelniejsza wersja tego Golden Crown, ale jednak mniej taki kolczasty, więc jeżeli nie lubicie pierścionków, które mają mocno wystające, ostre jakieś kanty, tylko wolicie bardziej opływowe kształty, no to to może być ciekawy model dla Was. I tutaj przypomnę o tym, że warto jest dokładnie sprawdzić rozmiar swojego paluszka, zanim zamówicie pierścionek, bądź pobrać sobie na przykład aplikację na telefon typu Ring Sizer i wtedy na telefonie możecie przyłożyć pierścionek, który macie w domu i zmierzyć dokładnie, jaki rozmiar palca macie i będzie łatwiej dobrać Wam rozmiar. No i jeszcze 2 modele kolczyków, które również są w kolorze jasnego złota. Najpierw takiej średniej wielkości koła, które są ażurowe w środku. Z przodu są oczywiście wysadzane cyrkoniami i tutaj mamy bardzo drobne, takie malutkie cyrkonie, więc ten kolczyk jest błyszczący, ale jest taki subtelniejszy. Powiedziałabym, że to są takie kolczyki typowo na co dzień, które są widoczne, ale nie są zbyt nachalne. No i oczywiście z racji tego, że jest to model ażurowy, to on pozostaje nadal lekki, niewyczuwalny na uszach. A teraz wjeżdża petarda. Jeżeli lubicie sztyfty, bo zauważyłam, że sztyfty naprawdę bardzo przypadły Wam do gustu. Jak to zwykle ma miejsce przy sztyftach, dodajemy i taką gąbeczkę i właśnie takie metalowe zapięcie, tylko przez moje paznokcie nie będziecie tego widzieli. I to jest model trochę na zasadzie scrollsów, więc możecie w zależności od upodobań wsadzić ten kolczyk na 2 różne sposoby. Albo w tą stronę, albo w tą stronę. O, ja na razie go nie zapinam, później go sobie zapnę. I to jest model, który naprawdę robi robotę i on jest o tyle fajny, że on pod każdym kątem trochę inaczej się prezentuje. Jak pierwszy raz go zobaczyłam, to oszalałam na jego punkcie, pomimo tego, że nie jestem ogromną zwolenniczką sztyftów, zdecydowanie bardziej wolę właśnie takie zapinane kółeczka, no ale trzeba przyznać, że ten model jest po prostu niepowtarzalny. To by było na tyle z nowości, oczywiście. Jeżeli jesteście zainteresowani, to link do mojego sklepu znajdziecie w opisie na dole pod tym filmem. A teraz możemy przechodzić do makijażu.
Wracamy do makijażu. I teraz tak, pierwsze co będzie do przetestowania, to mamy pudrowe produkty do twarzy, bronzer, róż i rozświetlacz, więc mam już zrobioną bazę, wykonturowałam tylko na kremowo nos. Jestem dzisiaj totalnie płaska na twarzy, zwierzaki przyszły i tak jak patrzyłam, szukałam, gdzie są te produkty, to tak po drogeriach są porozsiewane, więc będę Wam z różnych drogerii tutaj wrzucać przebitki. To jest kaskader. W ogóle jak oglądaliście moje sprzątanie toaletki, to pokazywałam Wam, na jakim krześle siedzę. I to krzesło z tyłu oparcie już ma totalnie rozwalone. Ty jesteś szczupły, ale nie aż tak. Oparcie totalnie mi rozwalił niszczyciel. Pazury sobie na nim ostrzy, no ale to też moja wina, bo ja mu pozwalam na to. Co, zaczęłam nagrywać i teraz masz ochotę na pieszczoty? Teraz będę się pieścił. Teraz mam ochotę na pieszczoty. Nie ma pracy, są rzeczy ważne i ważniejsze. Może byś tu usiadł na górze, co? Teraz się tak przyzwyczaiłam, bo karmelek ma dłuższe uszy i karmelka mogę tak złapać i jeszcze zawinąć loki na tych uszach. Znaczy loków nie, tylko rulon mu robię na uszach, a ten ma krótkie uszy, ale za to mam długi ogon. Tak, ogon można zakręcić. A pies zazdrosny idzie też pocałunki. Tak, karmelek, tylko cię nie widać, no. Nie widać cię. O, nie widać, bo wskakuje tutaj do nas. Tak. Moje kochane zwierzaki, tak. O, kot, kot albo się zaraz obrazi, że tamtego głaszczę. Zaraz zobaczymy, co kot postanowi. Tak, obrazi się. No, karmelek mój. Mój kochany karmel. No i dobra, i wracamy do tego, że przekazuję Wam słocze tutaj tych produktów prasowanych. I z tego, co jak widziałam, to te produkty są po 25 zł, więc cenowo w sumie spoko. Dobra, weźmy się za ten bronzer. W produktach do twarzy lusterek nie ma. Trochę za ciepły jak na mnie. Bardziej do lekko opalonej już karnacji to sądzę, że będzie ok, ale na mnie pędzel po pudrze. Ja jeszcze dam mu szansę, postaram się go wpracować. Nadal będzie za ciepły. Dobra, czyli bronzer będę później naprawiać. Nałożymy sobie jeszcze róż do policzków. Jakiś inny bronzer po prostu na wierzch na to nałożę i to przeblenduję. Róż do policzków może być fajny. Taki cukierkowy. Laleczkowaty. W ogóle kolekcja jest stworzona przez Marlenę Sojkę. Nie słyszałam o Marlenie, ale to sądzę, że to też z racji tego, że ja na TikToku oglądam albo samochody, albo koty, albo psy. Więc nic dziwnego, że niestety dziewczyny kojarzę. A do czego dobrze? Przypuszczam, że po prostu ta kolekcja jest stworzona przez nią i pod nią, więc zawsze tak się robi. Więc przypuszczam, że do niej te kolory będą lepiej pasować niż do mnie, ale róż jest całkiem spoko, bronzer mi nie pasuje. No i jeszcze spróbujemy rozświetlacza, tak na razie to robię delikatnie, bo zaraz tą twarz będę musiała naprawić, bo nie dokończę filmu, jeżeli będę miała tak twarz zrobioną. I dobra, i rozświetlacz. I nie robi bazy kolorystycznej. Jest ładny. Ładny.
Ładny. Mhm. Rozświetlacz, tak. Ładny. Ładny. Zresztą w to nie wątpiłam, bo Revolution robi bardzo ładne rozświetlacze. Dobra, naprawię twarz, pokombinuję coś z bronzerami z Inglota i z Mexmo. Tu dołożę bronzera, jeszcze dołożę trochę tego rozświetlacza pod łuk brwiowy i na nos i zaraz do Was wracam. One hour later. I jak naprawiłam bronzer, już jest zdecydowanie lepiej. Nałożyłam mieszankę 21 i 23 z Inglota na wierzch, na to wszystko, co jest przypudrowane. Jest w sumie spoko, bałam się, czy sobie krzywdy nie zrobię, ale jest ok. No i teraz dokładam trochę tego różu. I teraz, jak już mam dobry bronzer, to ten róż mi się podoba. No i jeszcze raz dowalmy tego rozświetlacza. Teraz możemy. Rozświetlacze śliczne, bardzo mi się podoba tak. Metaliczne ucho będzie, będzie, tak. Mhm. W ogóle dzisiaj Enzo jest w filmie. Proszę Państwa, co za święto. Dobra, to jeszcze go właśnie tak precyzyjnie nałóżmy. O, 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 o. O, będę go mogła używać właśnie akcentowo, bo nie jest za ciemny. Właśnie, sobie tutaj sprawdzę w porównaniu do tego z Mexmo. Dobra, będzie widać na tatuażu. To jest Mexmo, a to jest ten z Revolution. Bardzo, bardzo podobne. Więc pewnie teraz tych będę używać na zamiennie. Glow kitulca się zgadza. No i oczywiście to rozetrzeć. I z tej kolekcji, co jeszcze będziemy mieli do przetestowania, to są dwie palety do oczu oraz pomadka do ust, więc pomadka oczywiście na sam koniec i palety do oczu. Z racji tego, że tutaj są dwie palety i w nich jest dużo, dużo błysku, nie będę w stanie nałożyć na pewno wszystkich cieni, no to wjeżdżają dla Was swatche. Najpierw swatche tej jaśniejszej palety Hollywood Sunset, a następnie paleta ta ciemna, z ciemną okładką, o to mi chodzi, to jest Glow Time. I one są też w takiej naprawdę przyzwoitej cenie, bo one są po 40 zł, gdzie mamy po 9 cieni w palecie plus mamy lustereczko. I tutaj co prawda no, te cienie mają małą średnicę, no ale no, to sądzę, że to są też takie cienie, po które raczej codziennie sięgać nie będziemy. Pierwsze co jakie otworzyłam, to trochę się zdziwiłam tym układem. Mówię, ja Marleny nie obserwuję, więc nie wiem też jaki był zamysł tej kolekcji, ale dla mnie osobiście jest tutaj za mało matów, bo w tej ciemnej palecie mamy tylko same błyski, a w tej jasnej palecie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 5 matów i tym bardziej takich jasnych i również same błyski. Więc zaraz na przybliżeniu po prostu tymi matami jakoś podkreślimy powiekę, no i później po jakimś tam cieniu błyszczącym nałożymy. Jeszcze poza kadrem szybko dorobiłam sobie piegi i teraz w ogóle testuję, używam taką farbkę, w sumie nic nie widać, farbka Tint z Shiglam. Ja to testowałam między innymi na shortach, mam zajawkę znowu na piegi. No i dobra, i weźmiemy się za tą paletę dzienną, ja to tak nazywam, Hollywood Sunset i no, weźmiemy się za matę, czyli za jedyny brąz, który tu mamy. I to jest ciepły brąz. I oczywiście jak to zwykle ma miejsce, to na powiekach nie mam nic, co w jakikolwiek sposób mogłoby pomóc tym cieniom. I przypuszczam, że tak mi się wydaje, że pewnie tutaj możemy się spodziewać bardzo podobnej jakości do tej paletki od MaFashion. I również ostatnio ją testowałam na kanale. Tutaj też mi się wydaje, że zamysł był taki, cały czas będę podkreślać, że mi się wydaje, bo nie wiem tego, że tutaj był właśnie taki zamysł, aby ta paleta jedna i druga były po prostu
takie akcentowe, do dołożenia do czegoś albo do delikatnego makijażu z błyskiem, a nie żeby tam zrobić nie wiadomo jak wybitnie intensywny makijaż. I w sumie to jest najciemniejszy cień z tej palety, więc dobra, wezmę ten Los Angeles, zobaczymy jak się tym czyści. Spoko, bardzo, bardzo jasny cień. No i nie wiem, wezmę tutaj może Twilight. Tutaj tak delikatnie, to są jasne takie pastelki, tutaj tak delikatnie wjadę. Tutaj Sunset. I może na palucha odcień Glim. O, ładny, ładny. No i właśnie wydaje mi się, że to ma być taki makijaż. Taki delikatny właśnie. A tutaj może właśnie ten Horizon. Spoko, ale może bym Merlin wzięła z drugiej palety i zmieszała. On jest trochę chłodniejszy. Nie wiem, czy nie za chłodny. Tutaj jeszcze tego Glim dołożę. I nie wiem, co ja tu mogę jeszcze przetestować, bo miejsce na błyski mi się skończyło. Dobra, wezmę cień Luna. I tu może tak dołożę. O, ta luna ładna. Może tą lunę jeszcze bym tu dołożyła jeszcze raz. Tak trochę. Ta luna świetnie współgra z tym Glim z pierwszej paletki. Może wezmę jeszcze ten Sunrise. Tak ciut do góry. Ja rozumiem, że to ma być pewnie takie festiwalowe, letnie i... no niekoniecznie użytkowe na co dzień, no ale dla mnie to no raczej nie. No i co, może dolną powiekę jeszcze tym brązem podkreślę i to będzie na tyle i zrobię, jak to zwykle ma miejsce, brązową kreskę, przykleję sztuczne rzęsy i przechodzimy do ust. Dzisiaj przy tych oczach to się nie napracowałam, ale trzeba przyznać, że w miarę uroczo wyszło. No i jeszcze mamy pomadkę. Pomadka występuje w jednym odcieniu. Jest to Liquid Lipstick. Zobaczymy, jak ten kolor się prezentuje. Blisko mojego ideału. Jest bardzo przyjemna na ustach, taka delikatna, niemalże niewyczuwalna. Osobiście, jeżeli ja bym robiła tą pomadkę, to bym chciała, żeby jeszcze trochę róży było, ale jest naprawdę bardzo, bardzo blisko i bardzo możliwe, że ja tej pomadki będę używać. No i oczywiście konturówka Pirenelli Patik 07. Poprawię sobie kontur ust. Korektorem jeszcze będę musiała poprawić. Ona zaczyna przystygać. Ładny odcień. No i ona się robi matowa. Trochę się transferuje. No na pewno to nie będzie jakoś tam super mocno zastygające i wodoodporne, nie wiadomo jak. Ale kolor jest śliczny. Podoba mi się. Okej, dobra. Włosy poprawię, zamontuję złoto i widzimy się na podsumowaniu. Możemy zrobić podsumowanie i ogólnie rzecz biorąc powiem Wam tak, jak spojrzałam przede wszystkim na te palety do oczu, stwierdziłam, nie, to nie jest kolekcja dla mnie, no ale dobra, testujemy. Później jak zaczęłam testować te produkty i nałożyłam bronzer, mówię, no nie, po prostu będzie źle. Ale w konsekwencji makijaż prezentuje się naprawdę
ciekawie, ciekawie, fajnie i w sumie fajnie, że miałam możliwość, a raczej nie miałam innej możliwości, aby zrobić takie delikatne, kolorowe oczy, bo zawsze jest coś innego i w konsekwencji nawet mi się to podoba. Oczywiście, no tutaj na oczach dużo robi kreska, ale tak czy inaczej, oprócz bronzera, który totalnie nie jest moim kolorem, jak i te palety, które totalnie też nie są w moim guście i nie będą przeze mnie używane, to reszta produktów, czyli róż, rozświetlacz oraz pomadka, moim zdaniem są godne uwagi. Pomadka, powiem Wam, że jest bardzo przyjemna na ustach. Prawie jej nie czuję. Jak widać, ona zrobiła się totalnie matowa, aczkolwiek mam wrażenie, że ona trochę ściemniała i nie jest już tak jasna. No właśnie, zaraz zobaczymy. I nie jest już... No może minimalnie, ale dopóki nie zastygła, to bardziej mi się podobał ten odcień. Chociaż i tak wydaje mi się, że ja będę po tą pomadkę sięgać, bo jest bliska mojemu ideałowi, ale to są oczywiście moje preferencje indywidualne. Najważniejsze jest to, czy produkty są dobre. Produkty jakościowo są dobre. Na pewno będę sięgać po ten rozświetlacz, bardzo mi się podoba. Róż do policzków przypuszczam, że też. On mi w sumie, wiecie co? Trochę tak wizualnie przypomina ten mój ulubiony od Kylie. I zaraz przy okazji, teraz mi to przyszło do głowy. Nie, będzie trochę inny, ale jest no coś tam niedaleko. O, w ten sposób. Bo zobaczcie, ten z Kylie jest właśnie... No jest idealny, bo jest pół na pół, ani nie jest to róż, ani to nie jest brzoskwinia, ani to nie jest morela, takie coś zmieszane. Ten z Revolution jest zdecydowanie bardziej taki baby pink, bardzo mi się podobają i ze mną zostają, będą używane, tak samo jak i pomadka. Bronzer idzie dalej, no bo on jest dla mnie po prostu za ciepły, no a palety do oczu, no dla mnie osobiście nie są użyteczne, ale cienie w środku są naprawdę spoko. I cenowo te produkty również dobrze się prezentują, więc dzisiaj to by było na tyle. Nie przypuszczałam, że tak krótko i szybko zejdzie mi z tą kolekcją, ale jest jak jest. Dajcie mi znać w komentarzach na dole, jak Wam się podoba ta kolekcja. Oczywiście linki do produktów zostają Wam w opisie na dole i wszystkie możliwe informacje, jak to zwykle ma miejsce, będą zawarte w opisie pod tym filmem. I przechodząc do ogłoszeń parafialnych, jeżeli materiał przypadł Wam do gustu, to proszę o kciuka do góry pod tym filmem. Zapraszam na mojego Instagrama oraz TikToka i jeżeli korzystacie z TikToka, to od razu warto też sprawdzić profil Marleny. Dodatkowo przypomnę o tym, że warto jest subskrybować kanał oraz wcisnąć dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia, kiedy pojawi się kolejny materiał na moim kanale i mam nadzieję, że już niebawem ponownie się widzimy tutaj na YouTube. A więc do następnego i na razie.